tym tygodniu stoję na Jarmarku Dominikańskim. Czwartek, piątek, sobota. Czyli niedziela nie. Poniedziałek nie. Wtorek nie. Środa też nie. Czwartek, piątek, sobota w tym tygodniu. Będzie yerba, matera, książki i inne takie. I Straż Miejska. www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Yerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come. Studio Dziki Zachód. Dzień dobry. Dzień dobry. A i znowu ma pan niespodziankę letnią. To nie jest przyjemne. Ja tutaj dla Krzysztofa uruchomiłem koguta, specjalnie jeśnie dostawał przez ostatnie 3 godziny, żeby piał z głodu. No, jezioro szumi, no wicher wieje, straż pożarna ochotnicza jechała kogoś gasić, zdążyłem zmówić pod twoją obronę. I państwu polecam to samo, jak słyszymy jakiś sygnał straży pożarnej czy karetki, to warto ich jakoś wspomóc, nie tylko zjechać z drogi. A ale kim wie pan, jest? Co panu powiem? Bo się pani nie przedstawiła. Magdalena Uchaniuk, już kiedyś... Dzień dobry, Magdalena Uchaniuk. Ja panią poznałem, ale słuchacze nie wiedzą, z czym Krzysztof Skowroński wsteczną mutację przeszedł, czy co? Nie przeszedł, ale a propos straży pożarnej, to powiem panu, że jesteśmy w Szczecinie i jesteśmy obok... Kim są my? Bo jeżeli my obejmuje panią i mnie, to nie jesteśmy w Szczecinie, tylko pół jest w Szczecinie. Pół jest w Szczecinie, a drugie pół, czyli ekipa Radia Wnet, Anna Nartowska i Miłosz Duda, jesteśmy w Szczecinie i widzę przed sobą Stocznię Szczecińską, która kiedyś bardzo dobrze działała. A teraz tak, już to mnie stale martwi. Smutek. Tak, to jest smutek, nikt tego nie umiał załatwić, nie wiem czemu, jakby był kapitalista pokroju Trumpa, to pewnie by ocalił, tak jak ocalił stalowy pas w Ameryce i to w ciągu bardzo krótkiego czasu. Ten zardzewiały pas stalowy, tam gdzie były te różne... amerykańska produkcja stali, potem zaczęliśmy kupować od Chińczyków stal na całym świecie, nie tylko Ameryka. I w związku z tym zaczęły wymierać pewne branże. Chińczycy zaczęli produkować na zlecenie najpierw takich firm, które wycieczkowce puszczają na Morza Karaibskie. Zaczęli produkować najpierw kawałki, a potem już nauczyli się całość robić i przejęli te produkcje. To trzeba odbić. To trzeba odbić za pomocą jakiejś wojny handlowej. Po prostu. To nie jest proste, wie pan. To jest kwestia twardych decyzji. Nie jest takie proste, kiedy obok ma się takiego sąsiada, a nie innego, który ze wszystkich sił te stocznie swoje rozwija. 100 kilometrów stąd, nie wiem, czy pan redaktor Wojciech Cejrowski wie, jest duża i bardzo dobrze działająca stocznia w Roztoku. A u nas wszystko stoi. Niedawno, parę miesięcy temu zlikwidowano także stocznię w Świnoujściu, więc to jest... To są afery i tragedie. Proces, który postępuje. No tak, ale 20-lecie międzywojenne pokazuje, że można zbudować z rozwalonego kraju, z 3 części, można zbudować pięknie działający system, centralny okręg przemysłowy, można na pustej plaży wybudować port w Gdyni z suchym dokiem i z produkcją okrętów i Stefan Batory i to nie był jedyny. Józef Piłsudski, z tego co pamiętam, może mylę nazwę, ale mieliśmy taki statek Józef Piłsudski, potem w czasie II wojny światowej on chyba został przejęty na jakiś wojskowy szpital, czy na coś tam przepadł, ale to był pierwszy taki, na którym był basen dla pasażerów. I to było wielkie wydarzenie. Mieliśmy przemysł filmowy też mieliśmy doskonały, ale z tych ciężkich rzeczy potrafiliśmy w ciągu 20-lecia międzywojennego, bardzo krótki okres, potrafiliśmy zbudować od zera działające rzeczy. I też przecież w kontrze do Niemiec i w kontrze do Rosji. Mieliśmy jeszcze wojnę z Rosją w międzyczasie. W związku z tym, jak słyszę, że to trudne, nie da się i tak dalej, no trzeba zdefiniować stosunki nasze z Niemcami
nie poprzez Unię Europejską. To jest taka opowiastka. Co się pani wylało? Piwo, wino czy kawa? Nic się nie wylało. Kolega uderzył lemoniadą. Tak, dzbanek o szklankę. Lemoniada, już panu mówię, z bazylią, z miętą i z cytryną. Przepyszna na taki upał. Bazylia, mięta i cytryna. Nie wiem, co tam bazylia robi, a ogólnie mojito wyszło. Ale z bazylią? To jeszcze niech pani wrzuci pizzę do tego i wtedy do bazylii będzie pasowało, albo mozzarellę i oliwą poleć. No tak, okropieństwa pijecie oregano. Tam. Ale wie pan, muszę jednak pochwalić. To jest przykry widok, proszę, ta stocznia szczecińska, kiedy nie działa i nic tutaj się nie dzieje. Znaczy, wie pan, to jest na takiej zasadzie tutaj, że to wszystko jest wynajmowane. Wynajmowane jakimś małym, większym firmom, ale które w każdym razie statków nie produkują. Jedna stocznia, która tutaj działa, to jest stocznia Gryfia, ale jest to stocznia remontowa. Też nic nie produkuje od A do Z, ale naprzeciwko nas jest takie centrum treningowe, które się nazywa Wulkan, pisane przez V. I niech pan sobie wyobrazi, że jest to jedyne w Polsce miejsce, gdzie certyfikuje się ludzi, którzy pracują na morzu, którzy pracują na platformach wiertniczych, więc coś udało się zrobić pozytywnego. Ale ja, kiedy podróżuję w COVID-zie, to bardzo często spotykam duże grupy Polaków i to są marynarze, którym pozwolono w najgorszym nawet COVID-zie w zeszłym roku, kiedy ja musiałem mieć grube przepustki, żeby przylecieć do Europy z Ameryki. Latałem w zeszłym roku 3 razy, kiedy rzekomo nic nie latało i zawsze w samolocie spotykałem duże grupy polskich marynarzy, czyli mamy z czego robić. Tylko jest potrzebna decyzja taka, że w ramach Unii Europejskiej nadal definiujemy swoich wrogów, bądź konkurentów. Naszym wrogiem w pewnych branżach są Niemcy. I fakt, że jesteśmy we wspólnym organizmie pod tytułem Unia Europejska, nie może nam zakrywać oczu na inne fakty, no na takie, że oni z nami konkurują i oni nie chcą, żebyśmy mieli stocznię. No, Unia Europejska, tak jak rodzina, nie jest pozbawiona wewnętrznych napięć i konfliktów i sprzeczności. W każdej rodzinie, nawet najbardziej zżytej, są osoby, które stoją w kontrze do ciebie i to niekoniecznie jeszcze od razu rozwala rodzinę całą. Polityków odważnych nie mamy. Oni grają na 4-letnią kadencję, więc nie podejmują wyzwań, które sięgają 20 lat do przodu, bo im się to nie opłaca. Gdybyśmy mieli jakiegoś męża stanu w rodzaju Józef Piłsudski, to zarządziłby, że po prostu mają być stocznie, w kontrze do Niemiec mamy realizować pewne projekty nasze, nie słuchać tego, że im się nie podoba, tylko robić swoje. Ja znam trochę lepiej Gdańsk od Szczecina, czy Trójmiasto, szerzej mówiąc, bo to mój teren. Ja wprawdzie ze wsi, ale do Gdańska się jeździło na zakupy, na strajki, na jarmark dominikański, walutą handlować i takie inne rzeczy. I tam kilka lat temu zauważyłem, bo ktoś mi pokazał, przedstawił właściciela i tak dalej, że mamy w ramach stoczniowej roboty doskonałą fabrykę prywatnych jachtów luksusowych. Najbardziej luksusowe jachty na zamówienie osób, które sobie szyją ten garnitur na miarę. Prywatny jacht dla jakiegoś szejka albo dla jakiegoś bogatego Trumpa z Ameryki. I potrafimy to robić. No, prywatny biznes, który wynajął kawałek portu, kawałek padłej stoczni. Da się różne rzeczy zrobić, tylko woli brak. Ale znaczy z wolą jest różnie. Tutaj była Stocznia Szczecińska, dokładnie Porta Holding i w latach 2000, panie redaktorze, my byliśmy najlepiej działającą stocznią w Europie i piątą najlepiej działającą stocznią na świecie, więc nawet w okresie rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej, czy też innych partii, bo to były lata, tak jak mówię, 2004-2005 to był koniec de facto działalności Porty Holding, więc myślę, że wola polityczna mogła być przez pewien czas, a później ktoś się jednak zdecydował, że i pogroził palcem między innymi Krzysztofowi Piotrowskiemu, który był prezesem Porty Holding i powiedział, że nie, tutaj już stoczni być nie może.
No proszę pani, jeżeli funkcjonują takie mechanizmy, że Schröder czy któryś tam najpierw jest sobie kanclerzem niemieckim, a potem dostaje synekurę w ruskiej spółce, bo coś im załatwiał przez całe lata i teraz będziemy mu płacić, i to jest na pokaz zrobione dla wszystkich następnych polityków. Patrzcie, ulepimy wam, my, Gazprom czy ktokolwiek tam z Rosji, ulepimy wam ciepłe gniazdko, grajcie na nas, a my potem o was zadbamy, przez resztę życia będziemy wam wypłacali waszą dolę. I to nie jest propozycja korupcyjna. W mojej ocenie to jest propozycja korupcyjna i ktoś, kto piastował wysoki urząd państwowy, powinien mieć zakaz do końca życia, wchodząc do wyborów. Powinien wiedzieć, że dla niego istnieje zakaz do końca życia zatrudniania się później w takich podejrzanych biznesach, że tutaj niby z ruskimi negocjowałeś jako Niemcy, a teraz oni ci płacą. To całe twoje poprzednie negocjacje okazują się nieprawdziwe w tym momencie. To jest trudna sytuacja, jeżeli chodzi o tę Stocznię Szczecińską. Tak jak mówię, była świetnie działająca, praktycznie z dnia na dzień pozbawiono zarząd dostępu do materiałów i zaczęto ją systemowo niszczyć, ale to też chyba ważna informacja, bo 4 lata temu, dokładnie w 2017 roku, był taki pomysł, panie redaktorze, było odsłonięcie stępki, na której byliśmy w ubiegłym roku i miał nowy prom w Szczecinie tutaj powstać. Politycy rządzący zrobili taką akcję promocyjną i ten prom miał powstawać. I tak jak pan mówi, od tamtej pory cisza, woli politycznej brak, a wszyscy wiązali wielkie nadzieje z tym pomysłem. Ale pani patrzy do tyłu. Pani robi teraz rachunek sumienia i sprawozdanie, co tam było w przeszłości. Natomiast to, co było z tyłu, to już było. Ja bym teraz wolał patrzeć do przodu, to co robimy teraz. No to teraz chcemy ani mieć nie ma stocznię, bo mamy ludzi. W Starogardzie Gdańskim była fabryka mebli okrętowych i szyli wyposażenie do kajut, które tam lepiono w Gdańsku, czy w Gdyni, czy nie wiem gdzie. I do tej pory coś istnieje. Ale wie pan, panie redaktorze, wodza na pewno, ale w Szczecinie zlikwidowano technikum morskie, zlikwidowano wydział budowy okrętów na Politechnice, więc jakby systemowo to jest robione. No bo są państwowe szkoły, proszę pani. Jakby nie było Ministerstwa Edukacji, które jest do niczego niepotrzebne. W Stanach Zjednoczonych nie było, dopiero wymyślił to socjalista Jimmy Carter, bardzo kiepski prezydent, wymyślił Ministerstwo Edukacji. To się tam inaczej nazywa w Ameryce, ale o to samo chodzi. No to wtedy zaczyna się zarządzanie szkołami i wymyślają rzeczy takie, że wszyscy teraz mają skończyć wyższe studia. To Donald Tusk powiedział o wykształciuchach i za Donalda Tuska było takie parcie, że wszyscy mają studia kończyć. Ja wtedy jeździłem na uczelnię, studenci mnie zapraszali i za każdym razem im mówiłem, państwa tu nie powinno być. Wyższe studia są potrzebne bardzo wąskiej grupie społecznej, może 8% społeczeństwa powinno skończyć wyższe studia i one też powinny być kierowane na coś konkretnego, czyli bądź inżynierem, dobrze wykształconym technicznie. I jest potrzebny w dużej fabryce 1, 2, 5 inżynierów, zespół inżynierów, którzy... za ich plecami jest potrzeba kilka tysięcy ludzi po technikum. Bo oburzyliśmy się na technikum, bo to on słabo wygląda, bo on tam matury nie zrobił, albo coś tam, albo słabo on zrobił, bo technikum skończył. No ale to są fachowcy i oni zarabiają więcej potem od inżynierów, jak ktoś porządne technikum skończył. Czy to jest technikum gastronomiczne i on jest kucharzem w Gdańsku w dobrej restauracji? Znam jednego po sąsiedzku z sąsiedniej wioski kociewskiej. Skończył technikum. Drugiego znam w Warszawie, się przebranżowił, co innego robi, też skończył technikum. Chyba w Tczewie kończyli to technikum. Kulinarne, czy jak ona tam się nazywa. Technika są potrzebne. I całe rzesze ludzi po technikum znajdowałyby zatrudnienie. Czyli wyższa, średnia, czy jak ją tam nazywać, kadra techniczna, ale nie inżyniery. I teraz posyłamy wszystkich na studia, oni potem nie chcą pracować na kasie w Biedronce, bo on ma magistra. To przecież to jest degradacja, jak siądzie na kasie w Biedronce. A nadaje się na kasę w Biedronce, a nie na magistra.
No ale skończył magistra, ja bo jest parcie na magistra. Ja tutaj mówię do pana redaktora o technikum, o Wydziale Budowy Okrętów, a pan mówi o kasie w Biedronce. No panie redaktorze, to jest poważna sprawa, przemysł stoczniowy. To jest potrzebnych parę tysięcy ludzi. Co pan myśli, że tak od razu wszyscy się rzucą, jak uruchomiona by została na przykład stocznia szczecińska? To jest poważny problem, żeby ściągnąć 2-3 tysiące pracowników, żeby to ruszyło i w ogóle najpierw zostało ich trzeba wykształcić. W technikum ich trzeba wykształcić. Gdzie. Gdyby, no i nie ma gdzie. No, gdyby zlikwidować Ministerstwo Edukacji Narodowej, gdyby zlikwidować zapis konstytucyjny mówiący o tym, że za darmo kształcimy ludzi, nagle by się okazało, że prywaciarze otwierają technika i w dobrym technikum uczy kilku inżynierów i wypuszczają fachowców. I ja chcę mieć dyplom z tej szkoły, z prywatnej szkoły. I nagle byśmy mieli kadrę techniczną, średnią. A nie inżynier. Oby tak było, jak pan nie tam mówi, oby tak było, nie będzie, no dopóki jak? Mamy przyzwyczajenia, że służba zdrowia jest państwowa i w cudzysłowie za darmo, edukacja jest państwowa i za darmo, to nic nie działa. Bo nie ma prawa działać, bo jak jest za darmo i z podatków, to ministerstwo oszczędza, żeby za dużo nie wydać i próbuje zarabiać. I mamy protesty w Poznaniu studentów, którzy się zorientowali. Studenci Uniwersytetu w Poznaniu, Młodzież Wszechpolska uważają, że przyjmowani są głównie obcokrajowcy ze wschodu i to jest prawda. Wywiesili plakat. Uczelnia dla Polaków. I to był plakat prawdziwy. Potem został szybko zdjęty. A problem polega na tym, że przy państwowej edukacji uczelnia dostaje większe subwencje za studentów z zagranicy. No to uczelni się bardziej opłaca brać zagranicznych niż Polaków i mają 10% zagranicznych. Wszystkich won bym wywalił i subwencje bym wywalił. Broń się uczelnio za własne pieniądze. Powiedział pan, że tak to nie działa, ale na pewno działa muzyka, którą pan przygotował na dziś. Zara, jeszcze nie skończyłem, bo jak jesteśmy w temacie morskim, to jeszcze pani coś powiem. Otóż droga na Hel była zablokowana przez rybaków. To jest ten sam problem. Stoczniowy w pewnym sensie. Otóż droga na Hel była w sobotę zablokowana przez rybaków, bo dostali w ramach Unii Europejskiej zakaz połowu dorsza. Bo inne kraje sobie załatwiły. No panie redaktorze, no, ale to już tak proszę, od dawna. Proszę pani, a co władza robi już dawno, dawno? Co robi Morawiecki z Kaczyńskim? Zamiast gadać o głupotach, powinni wypowiedzieć te kwoty na dorsza i powiedzieć, jednoznaczna decyzja powinna być stosownego ministerstwa. Proszę, żeby rybacy polscy wypłynęli na morze, na wojnę handlową, taka jak była na kanale La Manche między Wielką Brytanią a Francją w ramach Unii Europejskiej. Brytyjczycy i Francuzi się zbuntowali przeciwko kwotom i wypuścili swoje kutry na swoje łowiska i była normalna wojna o rybę. I Polacy powinni się zbuntować w ramach Unii dokładnie w taki sam sposób, nie czekać na zezwolenie ani na 14 miliardów złotych czy milionów złotych rekompensaty. Rząd wypłaci wam rekompensatę, żebyście nie pływali po morzu, nie łapali dorsza. To nie o to chodzi. Nie o pieniądze za to, że nie będę pracował, ale o pracę. I łapanie dorsza. I niech Polacy falangą wypłyną kutrami i przepchną te kutry obce z naszego terenu. Tak bym działał, proszę pani, no ale Morawiecki z Kaczyńskim i reszta spółki, jakby teraz był rząd PO, to tak samo by grał na miękko z Unią, bo chcą mieć posadki, nie chcą mieć konfliktów. W polityce, w gospodarce, czy to stocznia, czy inne sprawy, trzeba umieć wchodzić w konflikty, stawiać sprawy jasno i być gotowym na zwarcie i być gotowym na porażkę. A politycy nienawidzą być gotowi na porażkę. Oni wolą grać na miękko w taki sposób, żeby coś zrobiłem, ale żeby absolutnie nic się nie stało, bo jak se nos rozbije, to ojojoj. Trzeba być gotowym na to, że mi ktoś nos rozbije. To teraz mogę pani puścić piosenkę. No to teraz jeszcze ja powiem, że się przejął pan bardzo losem rybaków, a ten los już trwa, myślę, od dobrych 10 lat ta sytuacja. I bardzo liczyli rybacy, bo też przecież jeździmy do nich i rozmawiamy, że jak zmieni się władza, czyli lat temu już
2006, tak? Dobrze mówię, tak? Nie, 2015. Ja nie wiem, co pani chce powiedzieć, to nie wiem, czy dobrze. Chcę powiedzieć, że odkąd Prawo i Sprawiedliwość przejęło władzę w Polsce i dobra zmiana, to rybacy bardzo duże mieli nadzieje. Tak samo mieli nadzieję z tym ministerstwem, które było żeglugi śródlądowej i morskiej, które niestety zlikwidowano i zrobiono jakiś tam resort w Ministerstwie Gospodarki. Więc chyba to nie jest dziedzina, na którą obecny rząd bardzo zwraca uwagę, skoro zlikwidował także ministerstwo. Ale ja pamiętam moje audycje w Radiu Koszalin, kiedy, i to ponad 10 lat temu chyba, kiedy były na brzeg wyciągane na zawsze kutry polskie w dawniejszych czasach. I po prostu zlikwidowaliśmy na własną prośbę, wchodząc do Unii, respektując ich głupie kwoty, zlikwidowaliśmy całą branżę, bo potem te kutry gniły na plaży. Oni dostawali jakieś zapomogi, żeby dociągnął do emerytury ten, co z kutra wysiadł, i zlikwidowaliśmy całą branżę, więc to nie jest problem PiS-u, tylko to jest problem naszej obecności w Unii Europejskiej. Obojętne, która partia rządzi, ona się poddaje, ma takie przyzwyczajenia jak za czasów Układu Warszawskiego i Rosji Sowieckiej, że jak Moskwa coś mówi, no to właściwie nie kwestionujemy nigdy. Jak Bruksela coś mówi, też nie kwestionujemy. Jest obojętne, czy jestem z PSL-u, z PO, czy z PiS-u, czy z czego tam jeszcze. Nie kwestionuję tego, co mówi Unia. Nigdy, bo Unia jest większa ode mnie. Więc to nie jest problem nowy i to nie jest problem PiS-u. I nie wiem, kto ma to załatwić. Natomiast potrzebny jest ferment i bunt w takich sprawach. I ja tak jak rozumiem hotelarzy na Helu, którym jak zablokowano dojazd turystów, to oni się wkurzają, bo nie mają na chleb, bo turysta nie przyjeżdża do hotelu, bo jest zablokowana droga na Hel. Tak samo rozumiem rybaków, którzy blokują drogę na Hel, bo co mają robić? No jeszcze mogliby jakiś stworzyć silny związek zawodowy, który by po prostu bezczelnie wypłynął na morze. Wcześniej by się dogadał z wojskiem ochrony pogranicza, tym na morzu, że oni nie będą interweniować. Jest potrzebny jest bunt w takich sytuacjach. Koniec, kropka. Nawołuje pan redaktor Wojciech Cejrowski do buntu. Nawołuje do buntu, tak. W sprawie dorsza nawołuje do buntu. W sprawie ograniczeń Unii Europejskiej dla polskich ciężarówek nawołuje do buntu. Tak jak zbuntowała się Francja, która już po raz trzeci ignoruje decyzję Trybunału tam Sprawiedliwości brukselskiego. Po prostu ignorują ich. I moim zdaniem to są takie sygnały, że Unia, że wszyscy są zmęczeni istnieniem Unii Europejskiej. Tak jak wszyscy, włącznie z ruskimi, byli zmęczeni istnieniem Układu Warszawskiego. To jest zmęczenie ekonomiczne, ale też zużył się pewien system. I Brytyjczycy byli zmęczeni piersi i zrobili wyjście, Brexit zrobili, to zrobili na ostro. Natomiast francuska biurokracja po prostu prowadzi do rozpadu Unii Europejskiej poprzez takie wewnętrzne gnicie biurokracji, bałaganik, ignorują listy, strzułe, nie odpowiadają, albo robią wszystko po swojemu. W którymś momencie to przestanie działać, po prostu samo padnie. No to niech zadziała muzyka. Też będzie zbuntowana? Nie, to będzie blues taki. Będzie facet ma bluesa w kierunku chandry. To słuchamy.